Włodek Markowicz i Karol Paciorek chcieli wam przekazać jedną bardzo istotną informację. Ja mam jeszcze jedną rzecz, którą bym zrobił w tym odcinku. Ustawił poprawnie mikrofon. Co jest? Elo, elo. 3-2-0. Dzisiaj dla Beki przeczytamy maila na początku, ale a nie zanim na końcu. To zrobimy, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. A jeżeli będziecie subskrybować ten kanał, to uchronicie nas przed zemstą Niny, która jest poniżej. My nagrywamy LS-a i musimy mieć dużo subów. Ona powiedziała, musicie mieć dużo subów. Nina, musimy mieć dużo subów? Tak. Benz. Kiedy już zasubskrybowaliście i my jesteśmy bezpieczni, to teraz możemy przejść do piąteczkowego maila. Możemy? Zresztą ona ci musi pokazać prezent koniecznie. No to niech tu przyjdzie. Ona teraz przyjdzie? Przyjdzie. Cześć Nina. Cześć Nina. Dzisiaj był Mikołaj. Dzisiaj był Mikołaj? No pokaż mi co dostałaś. Ja też będę mógł zobaczyć co dostałaś od Mikołaja. To Mikołaj ci przyniósł? No. O nie, czy to jest My Little Pony? Tak. Tak. To nie jest tak, że nagrywamy ten odcinek 6 grudnia. O kurczę, to taka latarka, tak? Tak, i znalazł mam kartuszka. Zobacz Karol, latarka. Możemy pożyczyć od Niny do odcinka moją łamigłówki My Little Pony. Nina, możemy pożyczyć? Możemy pożyczyć do odcinka? Pożyczysz na chwilkę wujkowi Karolowi łamigłówki? Tak. Dobra. Dzięki. Ej, to nie są proste łamigłówki. Tylko dwa wizerunki Pinkie Pie są identyczne, zaznacz je. No. Ja na wyrost kupuję. Twardziele. Wszystkie są identyczne, a nie, czekaj, włosy są różne. To i to. To i to. To brawo! Brawo, Wodeczku. Super. Dominik pisze, mam do was prośbę, ale w sumie bardziej do Karola. Proszę cię. Bardzo cię proszę również. Nie przypominaj w piątki, że zaczyna się weekend. Czemu? Weekendziunio, weekendzik. Niektórzy chodzą w soboty i niedzielę na studia i nie mogą sobie pozwolić na balet. Bardzo mnie to boli, krew mnie boli, jak mi przypominasz o studiach. Ewentualnie możesz przypominać w ten weekend. Od 7 do 8 grudnia, 28 do 29 grudnia, tak, tak. 11 do 12 stycznia. Dalej nie wiem, bo kończy mi się SMS, ale dam znać. Wydaje mi się, że w ogóle ja zasługuję na jakąś nagrodę aktorską. Ja tak dobrze w takim razie przekonuję o tym, że piątek, piątunio w ogóle rozjebunia. Moi drodzy, zwykle w soboty to albo ja, albo Włodek do siebie jeździmy i cały dzień nagrywamy i tyle z tego piątek, piątunio jest. Po prostu mam wrażenie, że inni ludzie oceniają ludzi, którzy w sobotę rano są nietrzeźwi. Próba kupna konsoli PS4 jako owoców na wagę zakończona wyrokiem. Sprzęt za niecałe 40 zł. 19-latek z Nicei, Karol, gdzie jest Nica? We Francji zabrał konsolę PlayStation 4, nie jest napisane, że pro, czyli pewnie zwykłe, z półki w jednym z supermarketów, przeszedł do sekcji z owocami, zważył ten sprzęt, przykleił wygenerowaną cenę na pudełku i zapłacił mniejszą kwotę przy kasie. Sprytnie? Standardowa cena za PS4 to około 340 euro, ale ważąc produkt jako owoce, nastolatek obniżył wartość sprzętu do 9 euro, a więc niecałe 40 zł. Magi! Markety go nienawidzą! Zobacz zdjęcia! Dzięki wykorzystaniu kasy samoobsługowej, złodziej przeszedł niezauważony obok pracowników sklep. Zaraz po kradzie Nicejczyk sprzedał PS4 za około 100 euro, ponieważ potrzebował pieniędzy na bilet na pociąg. Na drugi dzień ponownie spróbował wykonać tę samą sztuczkę, ale przyłapano go na gorącym uczynku i wezwano policję. Okej, czyli wiedział, że tak się nie robi. A co myślisz, że przypadkowo zważył PS4? Czy to jabłka, czy to PS4? Son rybu o son naj. Eso son rybu o son naj. Ludzie w jakiś sposób na swoją korzyść wykorzystują samoobsługowe kasy? To się dzieje. Jak to się dzieje? Słyszałem od osoby historię prawdziwą, gdzie to inna osoba mówiła jej, że ej, to ty jak chodzisz i korzystasz z tych wag samoobsługowych w marketach, gdzie ważysz sobie jabłka, pomidory i tak dalej, to ty drukujesz paragon z tych jabłek, które kupiłeś, a nie z tych tańszych? Wiesz, pomidory malinowe 5 zł za kilo i pomidory zwykłe 2 zł za kilo. Bierzesz malinowe, no ale nabijasz zwykłe. Ta osoba, która mi opowiada tą historię, kiedy powiedziała, no nie robię tak, a czemu miałabym tak robić? Usłyszała, że no ale to przecież nikt nie zauważy. No a czemu miałabyś tak nie robić? Ja mam inną historię odnośnie takiego, wiesz, a to ty tak nie robisz, a to dziwne. Dzisiaj rano kolega z pracy pokazuje mi na swoim monitorze, zobacz, i pokazuje mi Ad Astra, ten film, na Ekino. Nie znam portalowego. No coś jak Kinomania, CDA, coś takiego, nie tak. Zobacz, już jest. Ja tak, no ale, no i? Wiesz, że to jest nielegalne, nie? I to były takie oczy, takie. Mój drogi, Ad Astra, super film w ogóle. Nie byłem, a chciałem pójść, no, ale na razie jest tylko na Ekino. No widzisz. Swoją drogą, wiesz, że będzie PS5 już zapowiedziana? I powiem ci, ja bym dużo jabłek odważył, żeby... Kiedy to wychodzi? Przyszły święta. Dopiero! Rok? Typowy gracz, typowy gracz. Trzy miesiące wcześniej, rozumiem, ale rok.
Krew mnie boli. Grafika. Powiedziałeś, że jest taki zwrot jak krew mnie boli, zaczynam czuć, że krew mnie boli. No widzisz? Nie, wy konsolowcy, to ja nie. PC Master Race? Ja PC Master Race. Ty wiesz, że Karol nie kupiłem kompa? Ale gamerskiego Karol już kupię? No. Miałeś dopiero kupić. Przejdź. Jaką ma specyfikację? Core i czy Ryzen? Ryzen 7, 2700. Czemu nie 3700? Ale grafa za to? RTX 2070. Red Dead Redemption 2? Grała? Wczoraj przed komputer. Jeszcze nie grała. To co robiła przez całą noc? Ja pamiętam, jak pierwszego kompa takiego już lepszy. Znaczy, no. Kupiliśmy drugiego dobrego kompa, to był 2000 chyba trzeci rok, AMD Athlon 1700 XP, GeForce 2 Ti, no i myśmy tego kompa w pierwszy dzień rozstawili w ogóle chyba na podłodze. Po prostu wiem, że w dużym pokoju pudło było na podłodze z monitorem i klawiatura, po prostu wszystko było na podłodze i odpalaliśmy jak najszybciej tylko się dało Maxa Payne'a, żeby sprawdzić jak będzie działo i że w końcu masz coś, na czym to będzie chodzić dobrze. What the hell? Ale będziesz na tym stawiał windę czy Hackintosha? To jest Karoliny komp. Czyli windę? Tak, już jest. Jest, w ogóle winda jest, nie? Przyszła z windą? Tak. Jest licencja na windę? No, na Allegro było napisane. Nie ma naklejek już, nie? Instalowałem Parallelsa, to ono samo ściąga już windę najnowszy obraz i ci włącza go. No bo wiesz, to jest lepsze niż FCKGW, bo tu już masz hackowaną, a jak zasiesz już oryginalną, no to już jesteś trochę przed faktem dokonanym, postawionym. O czym my mówimy w ogóle dzisiaj w lesie? Żegnaj się, Karol, z ludźmi, zanim oni pożegnają się z nami. Właśnie widzisz, ja nie chciałbym się żegnać, bo zostałem upomniany dzisiaj na początku, żeby nie mówić, że piąteczek, piątunio. Dobrze, to ja to powiem. Jest piątek, piąteczek, piątunio, weekend się zaczyna. Nie? Ale widziałem teraz. Mikrofon jest totalnie źle, więc nie przestawię go, tylko pożegnaj się z widzami. Drodzy Państwo, trzymajcie ciepło, piąteczek faktycznie wjechał. Overclockujcie swoje procki, nie bądźcie głupi. Konstruktorzy i wielkie kompanie, takie jak Intel czy AMD, ograniczają możliwość mocy obliczeniowej waszych jednostek. Nie chcą, żebyście uzyskali full potential. Oczywiście, że tak. Ten weekend zamiast na narkotyki, imprezy i libacje alkoholowe poświęćcie na overclocking waszych maszyn. Odkręcanie. Ja z mojego doświadczenia powiem, że tak. AMD Ryzena będę overclockował, a i owszem. A chciałem się jeszcze pochwalić, bo ja undervoltowałem swojego Dela PSA, a i owszem. I co? I faktycznie trochę dłużej trzymał na baterii. Straciłem na to pół dnia, wydaje mi się, że nie było warto, ale zrobiłem. Piłeczka po waszej stronie, trzymajcie się i pozostańcie lekko stronniczy.